Dzisiaj mamy drugi nóż chińskiego brandu QSP. Tym razem jest to harpia z 35VN, carbon fiber i G10. Pudełeczko już jakby jest troszeczkę bardziej fancy. Mamy, uwaga, ja trochę upadłem jak to zobaczyłem. Tada! Do tego jest oczywiście pouczyk. Podobnie jak w przypadku Feniksa. Pełny opis noża. Co gdzie jest i z czego się składa. Na wypadek, gdyby ktoś potrzebował takiej instrukcji. Informacja o gwarancji. Podobnie jak w przypadku Feniksa. Osoby dbające o ślad węglowy będą głęboko rozczarowane, bo wszystko jest po kolei pofoliowane. Pouczyk był pofoliowany, nóż był pofoliowany. Ale co bra. Mamy szmatkę, bo wiadomo, że noże z S35 to już jest taka klasa, którą warto przecierać. Mamy wreszcie swój nożyk. Nożyk dość ciężki. Natomiast wykonany bardzo ładnie. Głowa pivota oczywiście ukryta. Mamy łuki. Łączenie półku. Linersy też są wybrane jakoś tam. Klips jest praktycznie identyczny jak w przypadku Feniksa. Jeszcze się upewnimy. Dajcie sekundę. Tak, na klipsie przyoszczędzili. Jest pewna standaryzacja. Nie jest dokładnie ten sam, bo jest inaczej delikatnie wycięty, ale tego samego typu. Jest otwór laniarda, czyli mówiąc po bożemu linka. Dziurkę na linkę. Mamy klingę. Całościowo wygląda to tak. Jest lekka rekurwa, więc osoby, które nie lubią, będą srogo zawiedzione już na tym etapie. Zwracam jednak uwagę na to, że rękojeść jest bardzo ładnie wyprofilowana. Ogólnie, jeżeli chodzi o wykonanie, to są to oczywiście drobne rzeczy. Tutaj zobaczycie, widać wyraźnie, że spasowanie, znaczy jeżeli chodzi o doszlifowanie, tak, jest minimalnie krótsze. Na grzbiecie ten efekt jest delikatniejszy albo nawet mniejszy. Tutaj jest odstęp. Mechanicznie jest paradoksalnie chodzi ciężej niż w Phoenix. Widzicie? Nie wyskakuje aż tak płynnie. Trzeba użyć więcej siły. Być może to być kwestia detenta, chociaż no, skrzypi jak detent. Ale to się jeszcze okaże w trakcie testów. Ok, będziemy zatem testować. Na dzisiaj przy starcie blokada wygląda tak. Jeszcze raz go zatrzaśniemy dla pewności. Trochę bardziej dynamicznie. Tak. Ok. No dobra. Harpia. Zobaczymy, jak nam się harpia spisze w ciągu najbliższych tygodni. Jak wygląda przygotowanie S35VN u kolegów z firmy czy brandujących noże QSP.